Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym omawiamy kolejne top secrety, które pojawiły się na rynku chronologicznie, tak? Zatrzymaliśmy się na numerze 9, więc dzisiaj numer 10. Na okładce mamy... To jest chyba z Test Drive'a, natomiast te planety są chyba z Wing Commandera, tak mi się wydaje. Czerwiec 92. Prawdopodobnie to czasopismo jest starsze od wielu z Was. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj przygotowali. Ogólnie powiem Wam, że Top Secret, gdy tak przeglądam te, nagrywając te filmy, widzę, że... Znaczy rozumiem, w czym odstawał od Secret Serwisu. Mało mięsa, dużo jakiegoś pitolenia, mało na przykład screenów jest. Także tutaj jest dosyć, szczerze mówiąc, widzę, dlaczego Secret Service w którymś momencie zdobył taką popularność. No a Top Secret był takim zawsze, no był jako pierwszy, ale taki, można powiedzieć, że bardzo często mocno amatorskie czasopismo. Dobra, The Lord of the Rings od Electronic Arts. Nie miałem okazji w to zagrać, aczkolwiek... Grałem w jakiegoś Hobbita chyba. To było na C64 jeszcze. Lata temu. Wydaje mi się, że właśnie to na Commodore i to była taka przygodówka. Natomiast tutaj w tego... Wiecie, to jest też, dlaczego bardzo często w komentarzach pada pytanie, że nie grałeś, dlaczego w to nie grałeś, dlaczego w tamto nie grałeś. Jeżeli gra była na Amigę, to ja raczej byłem zależny od moich kumpli, którzy albo chcieli w to zagrać, albo nie. Jeżeli nie chcieli, to raczej nie miałem szansy w to zagrać. A potem na PC-cie już były tytuły, których nowe tytuły i nie chciało mi się do tych starszych wracać, dlatego już potem odpuszczałem. F-29 Retaliator. Wbrew pozorom grałem w to i to grałem na PC-cie. Skąd to miałem, nie pamiętam, ale w latach 90. bardzo popularne były symulatory. Większość z nich opierała się na grafice wektorowej, czyli wszystko było zbudowane z trójkątów, aczkolwiek nie było wtedy to jeszcze oteksturowane. Pierwszą, może nie pierwszą, jedną z pierwszych gier, która wprowadziła oteksturowane samoloty i tła, czy tam lokacje, był Strike Commander od Origins, czyli od Chrisa Robertsa, twórcy m.in. też Wing Commandera, no i bardziej Wam znanego Star Citizena. Natomiast tu mamy jeszcze ten klimat właśnie taki mocno wektorowy. Co ciekawe, gra wyszła też na Amigę i Amiga, powiem Wam, że kiepsko działały te gry. Znaczy, oczywiście... Jak sobie ją teraz dopakujemy tymi kartami turbo, to będzie działało dobrze, ale na tych klasycznych, standardowych Amigach to te gry wektorowe działały bardzo kiepsko. Pamiętam, że chyba Gunship 2000 to tam było, żeby Was nie skłamać, 7 klatek na sekundę i to tak w porywach. Megalomania, słuchajcie, w Megalomanie graliśmy u mojego kumpla Arka. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi, ale fajnie ludki biegały. Problem był taki, że większość tych gier, między innymi też Megalomania, trzeba było samemu rozgryzać. Jeżeli nie miałeś instrukcji z oryginalnej gry, to tak nie do końca wiedziałeś, o co chodzi. Oczywiście plus jeszcze do tego dochodziło brak znajomości języka angielskiego, więc rozkminianie, o co w tym chodzi, co tak naprawdę robimy i jaki jest cel, było dość trudne. I w Megalomanii, i potem w Populousie, jedynce i dwójce, mieliśmy dokładnie to samo. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, o co w tych grach chodzi, ale nas cieszyło to, że chodzą ludki malutkie. Co ciekawe, te malutkie ludki potem, znaczy to nie jest ta sama firma, bo to jest Imageworks, ale potem te małe, malutkie ludki będą również w Cannon Fodder i w Sensible Soccer zastosowane i to się tam akurat fajnie sprawdzi. Natomiast Megalomania była fajna, bo była fajna, bo nie wiedzieliśmy, o co w niej chodzi. Tak naprawdę była fajna, bo tam były te malutkie takie postacie, które biegały. W którymś momencie gry z małymi postaciami stały się bardzo popularne i chyba to spopularyzował głównie Settlersi, pierwsza część, gdzie można było zobaczyć spacerujących wszystkich naszych wiochmenów po mapie i to było, myślę, że to było naprawdę mega fajnym pomysłem od Blue Byte, które zrobiło Settlersów. Hard Driving. W Hard Driving nie grałem, ale już widzę dlaczego, bo wyszło to tylko na Amigę i na Atari ST. Natomiast grałem w Test Drive'a 3. T-800
Test Drive 3 to była w ogóle ciekawa rzecz, bo to była, słuchajcie, gra samochodowa, chyba pierwsza, która, nie wiem czy mogę powiedzieć, że posiadała otwarty świat. Nie posiadała band, to znaczy mogłeś zjechać sobie gdzie chciałeś i pojeździć sobie po górach, po lasach. Oczywiście wszystko było w grafice wektorowej i te trasy nie były, znaczy te lokacje nie były zbyt rozległe, ale można było spokojnie śmigać sobie gdzie chciałeś, tak? Pamiętam, że tam jednym z elementów takich znaczących było to, że pociąg jeździł po jednej z tras. Nie wiem, czy to je znajdę, kto któryś, bo to były chyba, aha, bo to są te wszystkie trasy, tak? Jeździł pociąg, można było sobie pojeździć, można było wpaść do wody, pamiętam. O ile dobrze pamiętam, też były trzy samochody do wyboru. I Test Drive 3 to był taki właśnie, można powiedzieć, powiew świeżych wyścigów samochodowych. Coś, czego jeszcze nie było. I właśnie jakby Test Drive 3 to nam dawał, czyli totalna wolność. Oczywiście wszystko było w grafice wektorowej, jak wspomniałem. O, tu jeszcze też była fajna rzecz, to jest pokazane. To była pierdoła, tak, że jak padał deszcz, to się wycieraczki włączały. To było, wiecie, pewnie zakodowanie tego to było 5 minut, bo te wycieraczki to tam, to nie to, że krople się rozpłyskiwały na szybie. Nie, no krople leciały, ale wycieraczki się włączały. To były dwa sprajty, które się obracały tak jak wycieraczki, ale wtedy wow, jaka masakra. No to były czasy, kurcze. Dużo grałem w Test Drive'a trójkę. Navy Seal. Nie grałem w Navy Seal chyba. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest ta gra. Ciężko mi powiedzieć po screenach, bo już tego dobrze nie pamiętam. Pamiętam, że kiedyś u, nie wiem, czy u Arka, czy u Zbyla, graliśmy w taką grę właśnie o komandosach, gdzie można było robić różne rzeczy. To znaczy można było właśnie, był desant chyba, tylko nie wiem, czy z helikoptera, czy tam nie było czasem tak, że spadało się na spadochronie. I można było pływać motorówką, można było jeździć jeepem, aczkolwiek to chyba nie jest to, w każdym razie w to chyba nie grałem, ale była taka gra, nie pamiętam dokładnie jak ona się dzisiaj nazywa, bo nigdy chyba ten tytuł nie był mi podany przez moich kolegów, także dobra. Utopia. Czy grałem w Utopię? Chyba nie miałem okazji. Miecze Waldgira to jest opis z poprzednich numerów, o ile dobrze pamiętam. Railroad Tycoon, czyli gra od Sida Meiera. Sid Meier, ciekawa postać w branży gier wideo. Myślę, że wielu z Was go zna bardziej z klasycznej odsłony Cywilizacji i później UFO Enemy Unknown. W każdym razie Railroad Tycoon był jedną z bardzo, bardzo popularnych gier. Pamiętam, w takim czasopiśmie Computer Studio było wiele, wiele stron poświęcone właśnie Railroad Tycoon. Ale też trzeba lubić. Trzeba lubić. To gra polegała na tym, że rozbudowywaliśmy sobie infrastrukturę pociągów, czyli torów, jak miały pociągi jeździć. Natomiast mnie to nigdy, powiem Wam, jakoś nie przyciągnęło. Wydawała mi się gra strasznie nudna i taka, znaczy ogólnie ja nie lubię pociągów za bardzo, mnie pociągi to nuda. Nie jestem Trainspotterem. W każdym razie nie miałem okazji zagrać, ale wiem, że w Computer Studio to się rozpływali. Zresztą tam w Computer Studio to na każdej grze Sida Meiera to się rozpływali. Takie to były czasy. Black Lamp i Plastron. Nie mam zielonego pojęcia, co to są za gry. Pewnie jakieś... nawet nie wiadomo, na co to jest, słuchajcie. Wiecie, nawet ciężko powiedzieć, na co te gry się pojawiły. Dragon Slayer. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Dragon Slayer. Gra, która została stworzona przez Dona Bluffa. To był były rysownik, czy tam animator Disneya. W czasach, kiedy gry... Wyobraźcie sobie, że macie gry, wchodzicie do salonu gier, jest Pac-Man, jest jakiś tam Galaga, czy tam Galaxian, Mario, Donkey Kong, takie klasyczne, dwuwymiarowe, pikselowe gry arcade i nagle stoi automat, na którym jest odpalony Dragon Slayer i tam macie kreskówkę. To było coś niesamowitego, bo gra była nagrana na laserdisku, dzięki czemu można było zmieścić tam mnóstwo animacji, które się pojawiały w grze i to był w zasadzie film animowany. Gra była strasznie prosta, bo
Jeżeli w którymś momencie nacisnąłeś odpowiedni przycisk, filmik szedł dalej. Jeżeli nie, odpalała się animacja śmierci. Także to była też chyba jedna z najkrótszych gier, której można było przegrać, bo można było, jak nie wiedziałeś co zrobić, to już na pierwszej planszy mogłeś stracić 3 życia w jakieś 15 sekund. Ale co ciekawe, Dragon Slayer z tą fantastyczną grafiką pojawił się oczywiście na Amidze, na Atari ST, na PC-cie, ale wyszły też wersje na C64 i Spectrum. Oczywiście z fajnej, animowanej bajki, kreskówki, nie pozostało nic. Tutaj było to bardziej takie w stylu dwuwymiarowego platformera. Nie wiem, nie miałem okazji zagrać nigdy. Zawsze chciałem sprawdzić, jak to wygląda na C64, ale zawsze się obawiałem, że jak już widziałem, jak wygląda to na Amidze, bo pierwszy raz widziałem tak naprawdę Space Ace'a, potem Dragon Slayer'a na Amidze, to już nigdy nie chciałem sobie psuć tego i nigdy już na Commodore tego nie odpaliłem. Prince of Persia. Gra od pana Mechnera. Tak naprawdę to był tytuł, w który grał każdy, kto w latach 90. miał informatykę. Na każdym komputerze były albo zainstalowane czołgi, czyli Scorched Earth, albo Prince of Persia. Jeszcze był GOTS. Trzy gry, trzy żelazne pozycje, które były na każdym komputerku nagrane i wszyscy w to grali. Prince of Persia było tyle fajne, że... Wiecie co? Bo wydaje mi się, że tu jest... ja mówiłem to w poprzednim odcinku, bo to jest chyba... opis z poprzedniej części, to nie będę już o tym mówił więcej, żeby się nie powtarzać. I zobaczcie, już koniec w zasadzie całego Top Secretu. Naprawdę nie za wiele w tym Top Secrecie było, słuchajcie. Taka trochę Hitchhikers. Guide to the Galaxy. Nie miałem okazji, ale oglądałem film i potem oglądałem jeszcze serial brytyjski, który zrobił BBC. To był jakiś tam z lat 90. albo i wcześniej, nawet spoko. No i Kret to była wariacja na temat chyba Tetrisa, o ile dobrze pamiętam. Też nie grałem, bo to jakieś było. No i Wing Commander 2, Vengeance of the Killerati. To był tytuł, słuchajcie, który rozpalał wyobraźnię. Przede wszystkim rewelacyjna na tamte czasy oczywiście oprawa z animowanymi cutscenkami. Mieliśmy tutaj takie głowy, które gadały. I to się dzisiaj wydaje takie archaiczne, to nie to, że tam się kamera ruszała, coś, te postacie były tak narysowane, one tam japom ruszały w trzech klatkach i to było wszystko, oczami mrugały, ale w latach 90. to było coś niesamowitego. Oczywiście zaprojektował to Chris Roberts, czyli ten twórca aktualnie gry, która zdobyła najwięcej na świecie, czy tam najbardziej... najbardziej dochodowego projektu crowdfundingowego. Nie wiem, ile teraz Chris Roberts na tym zebrał, ale chyba 400 milionów, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie Wing Commander to był tytuł absolutnie hitowy. Zawsze chciałem w to zagrać. Tak naprawdę w drugą część w latach 90. nigdy mi się nie udało zagrać, bo wolałem w tamtym czasie jednak X-Winga z Gwiezdnych Wojen. Ale powiem wam, że rozpalało to wyobraźnię. Jeszcze jak się czytało o tym, że tutaj te postacie mówią, słuchajcie, mówią. W latach 90., kiedy gry były na dyskietkach, żeby postacie mówiły, to było coś niesamowicie nowego. To w tamtym czasie nie było tak... Znaczy, była digitalizowana mowa, ale bardzo rzadko spotykana. Tutaj, że wszystkie dialogi były mówione. Chryste Panie, jakie to musiało być srogie w tamtym czasie. No słuchajcie, 10 dyskietek, słuchajcie, po zainstalowaniu, które trwa kilkadziesiąt minut, ponad 20 MB na twardym dysku. 20 MB. Co mam? Zależnie od karty graficznej EGA, VGA, dźwiękowej i instalacji mowy, którą można sobie odpuścić. Nie jest to więc gra na małe komputery. Pełne skrzydła rozwija dopiero na 386 z VGA i Sandblasterem. 20 mega, słuchajcie, czy to jest dużo? Czy to w latach 90. to jest dużo, było 20 mega. Mój pierwszy dysk twardy miał 120 MB, ale miałem kolegę, jedyny kolega, który również posiadał peceta, tylko on miał... AT chyba, albo XT. I miał, słuchajcie, dysk 40 MB. 40 MB. Rozumiecie to? Także jak zainstalował sobie Wing Commandera, to już miał połowę dysku zajętego. Takie to były czasy, nie? A dzisiaj liczymy ilość danych, czy tam miejsca na twardym dysku w terabajtach, czy tam w petabajtach nawet. Dobra, 11 numer... Lipiec, sierpień 92, czyli numer wakacyjny. Co my tutaj mamy? Another World. Another World to jest jedna z moich ulubionych gier. Wielokrotnie o tym powtarzałem. Mam chyba, nie chcę skłamać, bo pewnie jakiejś wersji nie mam, ale
zakładam, że mam wszystkie wersje Another World, jakie wyszły na wszystkie możliwe platformy. A nie, przepraszam, na Amigę nie mam, zwykłą. Na zwykłą Amigę faktycznie nie mam i na Atari ST. Ale poza tymi mam chyba na wszystkie możliwe platformy, jakie wyszły. Uwielbiam tą grę. Nawet ją kończyłem, żeby was nie skłamać, kończyłem ją wczoraj tak naprawdę na Atari Jaguarze, bo przygotowywałem sobie TikToka o Another World, a ja mam tak, że jak odpalę Another World, to zawsze muszę ją przejść do końca. Nigdy jej nie zostawiam w połowie albo na początku. Muszę ją skończyć. Dzisiaj przejście Another World zajmuje mi około 15 minut, więc to nie jest jakiś specjalnie długi czas, ale zawsze muszę ją skończyć. To jest moje właśnie przekleństwo. Jak ktoś odpali Another World, to ja muszę ją przejść do końca. W każdym razie, to był tytuł, który zmienił w ogóle tak naprawdę całą branżę gier wideo. Zrobił ją jeden człowiek, Eric Shai, który zanimował to intro animowane na początku z tym samochodem Ferrari, które zatrzymuje się przed laboratorium, otwieranie puszki. To są absolutnie niesamowite momenty w historii gier wideo. Uwielbiałem Another World, uwielbiam do dzisiaj, gram w każda nowa wersja, jaka wychodzi, bo były potem wersje na 15-lecie, na 20-lecie, wszystkie wersje ograłem. We wszystkie wersje, Amigi wersji Amigowej nie mam, ale ograłem, bo grałem kiedyś u Arka i to jest ciekawe, bo wersja Amigowa jest krótsza od innych portów. Eric Shai stwierdził, że gra jest za krótka i w momencie, kiedy przygotowywał port na peceta, wydłużył tam o kilka takich plansz, nazwijmy to, może nie poziomów, ale o kilka plansz. Także ta wersja Amigowa jest o wiele, wiele krótsza i można ją skończyć dość szybko. W każdym razie, jeżeli nie mieliście okazji zagrać, polecam. Dzisiaj może ta gra już tak się nie broni oprawą i animacją, ale w latach 90. to była najwyższa półka gier wideo. Nic lepszego graficznie pod kątem prowadzenia narracji filmików nie było w tamtym czasie. I to, co jest ciekawe, ci, co oglądają mój kanał, to pewnie już to słyszeli. Eric Shai tak naprawdę chciał zrobić grę pod kątem animacji wyglądającą jak Dragon Slayer, czyli animowane, ale przy okazji tak, żeby ona się mieściła na jednej czy na dwóch dyskietkach, to znaczy, żeby nie zajmowała ileś tam megabajtów. I co Eric Shai zrobił? Wszystko w tej grze, to jest w ogóle niesamowite, jak odpalicie sobie Another World, ten pierwszy klasyczny, na przykład na PC-cie, i odpalicie sobie pierwsze plansze, czyli jak wychodzimy z tego basenu, do którego wpada bohater, to jak spojrzycie na to tło, wszystko tam jest zrobione z wektorów. Każdy najmniejszy pikselek to nie jest piksel bitmapowy, to są wszystko wektory. Przez to, że Eric Shai w pocie czoła wektory układał na planszy, ta gra zajmowała tak mało, ale jest też tutaj miecz obosieczny, bo później te pierwsze plansze są niesamowicie bogate w detale, ale im dalej w grze, tym te lokacje wyglądają biedniej, bo Ericowi już zabrakło czasu na przygotowanie pięknych lokacji właśnie w grafice wektorowej. Ale jak odpalicie ten początek i zobaczycie, jest taki chyba na GDC właśnie postmortem taki panel, który prowadzi Eric Shai, opowiada o Another World i mówi właśnie, że każdy piksel, który wam się wydaje, że to jest piksel, to nie jest piksel, to jest wektor. Niesamowita w ogóle sprawa. Niesamowita historia. Moonstone. W Moonstone'a grałem na Amidze, nie miałem, jak wiecie, swojej Amigi, także graliśmy troszkę u Arka. Wiem, że wielu z was bardzo lubi Moonstone'a. To jest tytuł, który jakoś tak zapadał w pamięć. Znaczy, to był fajny, tak? Tym rycerzem, co tam się walczył. Fajnie to zostało zrobione. Nigdy chyba tej gry koniec końców żeśmy nie skończyli, aczkolwiek oprawa w Moonstone'ie robiła wrażenie. Oczywiście to nadal była oprawa 2D, ale te wszystkie, słuchajcie, jak tego smoka się tam spotykało, tu nawet jest w tle, tak? Ten smok. Czy jak się szło do tego typa właśnie, albo to wszystko wyglądało po prostu pięknie. Bardzo fajna gra, szkoda, że to w sumie nie wyszło na PC-ta chyba nigdy. W sumie zagrałbym sobie nawet w to dzisiaj i sobie przypomniał. Ciekawa gra. Scorch Earth, no to kolejna gra, która była na pewno zainstalowana na komputerach, na informatyce w latach 90. Bardzo niewielki tytuł, który zajmował kilkadziesiąt, czy tam może ze 100 kilobajtów. Sama gra w czołgi, nie wiem, czy muszę wyjaśniać. Mieliśmy dwa czołgi rozstawione na planszy. Tak naprawdę do 10 osób mogło nawet grać na jednej planszy, było 10 wtedy czołgów. Ustawialiśmy kąt lufy, siłę, braliśmy pod uwagę wiatr i strzelaliśmy. Scorch Earth był jednak o tyle fajny, że miał mnóstwo przeróżnych broni,
różnych motywów, które można było używać, a to właśnie tutaj na przykład jest taka bomba, która się nazywała chyba cluster bomb, która się rozpadała na kilka innych. Można było nawet samemu ustawić wielkość tych wybuchów. Pamiętam, że ja sporo eksperymentowałem w Scorched Earth i na przykład można było ustawić tak, że na maksymalne wybuchy to w zasadzie jeden strzał czyścił całą planszę. Później oczywiście na kanwie Scorched Earth pojawi się bardziej znana wam gra Wormsy, która wykorzystywała dokładnie tą samą mechanikę, z tym, że podmieniono czołgi na robale. Ale Scorched Earth to jest gra, która była na każdym komputerze, na każdej informatyce i wszyscy w to grali. Jeżeli w latach 90. chodziłeś do podstawówki, miałeś informatykę, to nie ma opcji, żebyś nie grał w Scorched Earth. Camelot Warriors. W to nie grałem, a w Terminatora 2 grałem. Bardzo fajny tytuł, chociaż był on zrobiony przez LGN, firmę, która nie jest za bardzo popularna, jeżeli chodzi o produkcję gier na podstawie filmów, ale mi się akurat Terminator 2 podobał. Grałem w wersję komodorową i grałem w wersję amigową. Gra była o tyle fajna, że była podzielona na różne poziomy, gdzie każdy z nich był troszkę inny. Mieliśmy tutaj na przykład taką bardzo drewnianą bijatykę, kiedy T-1000 bije się z T-800. Była sekwencja, kiedy jechaliśmy na motorze, uciekając przed ciężarówką. Była sekwencja tutaj na przykład, co naprawialiśmy rękę Terminatora i trzeba było ustawić te wszystkie odpowiednio, żeby ta ręka działała. Bardzo fajny tytuł, ja miło go wspominam, aczkolwiek go bardzo szybko można było skończyć. Tu mieliśmy taką chyba układankę, że trzeba było przesuwać puzzle, żeby ustawić, ułożyć grę Terminatora, czy coś takiego było. Bardzo fajna gra, ja ją bardzo lubiłem. Na Commodore kończyłem ją wielokrotnie. Na Amidze wiadomo, no oprawa była o wiele, wiele lepsza. Potem na PC-cie chyba też w nią grałem, bo miałem ją chyba na dyskietkach. Fajna gra. I ja uważam, że wcale to źle nie wyszło. Taka dawała troszkę posmak po filmie Terminatora. Także nie był to zły tytuł. Miło wspominam. No i słuchajcie, gry na Atari XLXE. Polskie tytuły. Sex Mission. Tak naprawdę Sex Mission doczeka się pełnoprawnego remake'u pod nazwą AD2044, która wyjdzie już na PC-cie. Pamiętam, że w tamtym czasie, kiedy miałem Commodore, znaczy nie wiem, czy już wtedy miałem Commodore, chyba może już miałem PC-ta, nie pamiętam. W każdym razie, nieważne co miałem, czy Commodore, czy PC-ta, bardzo zazdrościłem atarowcom, że wychodzą polskie gry z polskimi bohaterami. Na przykład tutaj Hans Kloss, tak, który zbierał Utka Kurczaków. I były takie... O, jest tutaj, nie wiem, to nie widać na pewno, bo ten screen jest koszmarny. Były głowy Adolfa takie, pamiętam to. W każdym razie bardzo zazdrościłem przede wszystkim gier przygodowych. W latach 90. byłem wielkim fanem gier przygodowych. Pamiętam, że kończyłem na Commodore na przykład Zack McCrackena i Maniac Mansion pierwszej. To były jakby tytuły, które już miały tą... To były gry przygodowe, które posiadały już ten interfejs, że się nie wpisywało tego z palca. Znaczy ogólnie te gry z Sierra nie pojawiły się na Commodore, one tylko pojawiły się potem na Amidze i na PC-cie, ale na Commodore były na przykład gry z LucasArtsu, czyli na przykład właśnie Maniac Mansion i Zack McCracken, czy tam wtedy to był Lucasfilm. I powiem wam, że odpadłem wtedy gry przygodowe i Zack McCracken to był tytuł, na którym ja się uczyłem angielskiego. Autentycznie siedziałem ze słownikiem i rozkminiałem, co znaczą poszczególne frazy, które się pojawiają na ekranie. Takie to były. Oczywiście jak były dialogi, no to już się nie dało tego tłumaczyć, bo to za szybko przelatywało, więc grało się wtedy z opisem, ale granie z opisem to jest, wiecie, jak jazda samochodem, jak patrzenie, jak ktoś jeździ samochodem w telewizorze na przykład. To na tym nie wiedziałeś, o co chodzi. Wykonywałeś czynności, które mówiłeś, podnieś gazetę i użyj jej, gdzie jest tam. Nie wiedziałeś po co, a dlaczego i jaki będzie tego, jaki jest tego cel. Po prostu opis miał suchą listę rzeczy, które trzeba wykonać, ale nie tłumaczył dokładnie, co się stanie i jakie są tego konsekwencje. I wtedy właśnie grałem w te gry przygodowe w taki sposób i był to... Pomimo to, że nie wiedziałem w ogóle, o co w Zack McCrackenie chodzi, gra mi się strasznie spodobała i to był chyba pierwsza gra taka przygodowa, która zaszczepiła mi miłość adventure'ów, czy tam, no tak, point and click.
I potem grałem we wszystko, już jak miałem peceta, to już grałem we wszystkie gry przygodowe, jakie wychodziły, co tylko się dało. Jeżeli to była gra przygodowa w latach 90. gry przygodowe, to święciły triumfy i były zazwyczaj to gry, które posiadały najlepszą oprawę ze wszystkich gier wideo. Także grałem. W każdym razie zazdrościłem atarowcom, że posiadali właśnie takie fajne tytuły jak Sex Misja, Stawka Większa niż Życie. Kurczę, to były klasyki. Dobra, Warlords. Nie grałem w pierwszego Warlords. Grałem chyba w dwójkę albo w trójkę. Szczerze mówiąc nie pamiętam. Pierwsza część mnie całkowicie ominęła. Hugo. Dobra, tutaj mogę trochę bredzić, bo już to by nie były moje czasy, ale w jakimś tam programie dla dzieci, nie wiem, Teleranku czy gdzieś, można było zadzwonić i grać w Hugo, tak? I chodziło o to, żeby dogonić Hugolinę, czy tam uratować Hugolinę, nie pamiętam. W każdym razie Hugo był najbardziej znany z tego, że można było zadzwonić i grać na klawiaturze telefonu. Jak to działało, słuchajcie, nie mam pojęcia, bo tam latencja to wynosiła pewnie kilkanaście sekund i musiało być naprawdę srogo. W każdym razie Hugo się dobrze do tego nadawał, bo to był taki pierwszy endless run, można powiedzieć troszkę, tak? Że Hugo biegł, miał, nie wiem, czy miał trzy tory, czy dwa, i mógł, czy tam bieg środkowym i tylko w lewo, w prawo mógł się przenosić. I to się idealnie faktycznie nadawało. I to wam powiem taką anegdotkę, nie wiem, czy ja ją kiedyś mówiłem, taki program w telewizji, był program niemiecki, Sat One, mieliśmy go na satelicie i tam była podobna gra, tylko że nie było Hugo, tylko była taka kula. Logo Sat One to była taka kolorowa kula i to właśnie na tym polegało, dokładnie na tym co Hugo, czyli kula poruszała się po takiej szachownicy i miała trzy tory i z drugiej strony leciały inne kolorowe kule, no i oczywiście używając klawiatury telefonu unikało się tych kul lecących z naprzeciwka. I pamiętam, z tym, że tam było trochę tak, że nie było, że sam sterowałeś, tylko ktoś mówił w telefon. Lewo, prawo, lewo, prawo. I pamiętam, że kiedyś oglądałem, właśnie byłem zafascynowany tym, że koleś, który zadzwonił, naprawdę daleko przeszedł. Te kule leciały coraz szybciej. On grał, grał i grał. I oczywiście mówi cały czas lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ale faktycznie przeszedł pamiętam, że w tym zobaczyłem, że da się. Natomiast jeżeli Hugo działał na tej zasadzie, że sterowało się klawiaturą telefonu, to raczej było to marna rozgrywka, bo raczej nie dawała szans, żeby zareagować w odpowiednim czasie, bo tam ta latencja musiała być dosyć spora. W każdym razie Hugo, większość z Was zna właśnie z tych programów dla dzieci, gdzie się można było zadzwonić i sobie w Hugo grać. Ja znam Hugo z Amigi, także mnie te teleturnieje wątpliwej jakości, kiedy się dzwoniło, niestety ominęły. Już byłem za stary na to chyba. Populous, no to już mówiłem, przy Megalomanii graliśmy, ale nie wiedzieliśmy, mieliśmy zielonego pojęcia, o co w tym chodzi, ale i tak było fajnie. Iron Man, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Czy to jest Iron Man Marvela, czy co to jest? Nie wiadomo. Nie, jakieś wyścigi. Okej, okay, to jakaś... A, tu jest Iron Man Offroad. A, jakaś taka... Trochę jak Super Skid Marks wygląda. Gianna Sisters. Na Commodore nigdy nie pojawił się oficjalnie Super Mario Bros., więc twórcy wpadli na pomysł, że wezmą te wszystkie plansze z Super Mario Bros. I zrobią Gianna Sisters. I właśnie Mario Bros. Na Commodore to był Gianna Sisters. Dokładnie te same plansze, inni bohaterowie. Troszkę tam się delikatnie różniło, ale idea była taka sama. Były też, nie pamiętam, czy tam grzybki się zbierało, czy jakieś tam inne rzeczy, które pozwalały się powiększyć, strzelać. Dokładnie to samo, co Super Mario Bros. Co ciekawe, kilka lat temu wyszła w ogóle kolejna część, Twisted Dreams chyba, Gianna Sisters Twisted Dreams chyba to się nazywało i była to próba wskrzeszenia marki, no ale niestety nie pykło. Mapy do Electro Buddy, nie wiem czy mówiłem o tym, Electro Buddy to też absolutnie fantastyczny polski tytuł. Pamiętam, że miałem ten tytuł piracki, ale nie był on skrakowany, więc mam gdzieś nawet chyba do dzisiaj całą skserowaną instrukcję do Elektrobady, ponieważ gra pytała się w którymś momencie na przykład, na czym polegało zabezpieczenie pirackie. Podaj siódme słowo z 23 strony wersu 13. I musiałeś wpisać. Jeżeli wpisałeś źle, chyba trzy razy, gra się wyłączała. Jeżeli wpisałeś dobrze, przechodziłeś dalej. Kiedyś były takie właśnie zabezpieczenia antypirackie. Electro Buddy to taki tytuł, który może on nie był jakiś specjalnie zachwycający, ale grało się w niego dlatego, że był polski.
i to było najważniejsze. Były tam jakieś takie digitalizowane dźwięki, nawet jakaś taka mowa digitalizowana, coś tam you have to be careful, this is coś tam dangerous area, czy coś takiego. Coś tak gadał, to masakra. Ale grało się. Ja pamiętam, że nigdy nie wiedziałem, jak zapisać w Electrobody. Nie wiem, czy to była wersja, dlatego, że to miałem wersję piracką. Pod którymś F, jak się naciskało, pojawiała się taka dyskietka w rogu. Ja myślałem, że ta gra się zapisuje. Ale ona się nigdy nie zapisywała, więc jak grałeś w Electrobody, to musiałeś przejść całą grę za jednym zamachem. Od początku do końca. I tak żeśmy robili, słuchajcie. Bardzo fajny tytuł. Do dzisiaj miło wspominam. Typ był wzorowany na Robocopie. Z tego, co pamiętam, dlatego, że nie chciano animować włosów chyba i wzięli mu, włożyli taki beret na garnek na głowę, żeby wyglądał jak Electrobody, a zamiast nóg miał, znaczy miał na nogach kalesony, znaczy to tak wyglądało, jak miał kalesony w paski. Ale grało się w Electrobody, absolutnie fantastyczna gra. Co ciekawe, właśnie tutaj jest też napisane, że gra miała te dźwięki digitalizowane również na bzyczku, to znaczy nie musiałeś mieć karty dźwiękowej. I później kolejne gry, na przykład Robbo, również miały ten dźwięk bez wykorzystania karty dźwiękowej. Nie miałem wtedy karty dźwiękowej, więc byłem bardzo wdzięczny za to, że mogę usłyszeć tę digitalizowaną mowę na moim komputerowym bzyczku. Takie to były czasy dziwne. Hardnova, nie miałem okazji. F-117A, w to grałem. Tak naprawdę to było F-19 Stealth Fighter, tylko podmienione samoloty i troszkę inne misje. Wszystko to było, wydaje mi się, że dokładnie takie samo. Ten sam silnik. I jeżeli grałeś F-19, to F-117 to było dokładnie to samo. To były takie proste symulatorki. W F-19 Stealth Fighter jedna misja działa się nad Polską, o ile dobrze pamiętam, nad Gdańskiem. W F-117 nie pamiętam. No to były takie super samoloty, które rozpalały wyobraźnię, że tam Amerykanie budują takie cuda. W każdym razie, tak jak mówiłem, popularne były te symulatory. Co ciekawe, nie wiem, nie pamiętam, ile zajmował F-117, ale F-19 zajmował jedną dyskietkę. Także słuchajcie, to był pełny symulator lotu na jednej dyskietce. Masakra. Nie wiem, czy F-117 też czasem nie zajmował jednej dyskietki. Fajne to były czasy. Dzisiaj już symulatory to w zasadzie wymarły gatunek. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek robi jeszcze symulatory. Nawet indyki chyba nie powstają. A kiedyś Microprose był takim mistrzem symulatorów faktycznie. Oni tam robili jedne z najlepszych. Titus the Fox. Tak naprawdę Titus the Fox jest postacią, której głowa potem będzie zdobiła logo Titusa. Była to taka typowa, można powiedzieć, gra platformowa. Grałem w nią, ale szczerze mówiąc nie mogę powiedzieć, że jakoś mi zapadła specjalnie w pamięć. Grałem w nią dlatego, że była to jedna z niewielu platformerów, które się na PC-cie w tamtym czasie pojawiały. Amiga miała naprawdę mnóstwo fajnych platformerów do wyboru, więc nie trzeba było męczyć Titusa Foxa. Natomiast ja, jako że nie miałem zbyt dużego wyboru na Commodore, na PC-cie wtedy, to męczyłem Titusa i było to takie... No co wam powiem? No powiem wam tak. Wszystkie platformery, które wychodziły na Amigę, zawsze były lepiej zrobione niż potem, gdy wychodziły na PC-cie. Naprawdę wersje Amigowe grało się po prostu lepiej. Nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że było odpalane na jakichś rubinach 20-letnich z przegrzanym kineskopem? Nie wiem. Grało się w to po prostu lepiej. I potem dokładnie te same gry kupowałem sobie na PC-ta i one już tak dobre nie były. Na Amidze sprawiały mi, jak grałem u Arka na przykład, absolutnie większą frajdę niż na PC. Nie wiem, z czego to wynikało. Ciężki to był temat. Jedyna gra z tamtych czasów, jeszcze tutaj tak powiem, która w mojej opinii dawała radę, to był Prehistoryk 1 i 2. To faktycznie, niezależnie czy grałem na Amidze, czy na PC, obydwie wersje były naprawdę, fajnie się w nie grało. Ale tak, to ciężko w ogóle. Te wersje PC-towe zawsze były gorsze, nie wiem. No i druga część Monkey Island, słuchajcie. O ile pierwsza część robiła wrażenie, tak dwójka, tymi screenami, słuchajcie. Chryste Panie, ja pamiętam taką sytuację z tym zdjęciem, tutaj gdzie siedzi taki grubas w łóżku. Ja sobie wyobrażałem, że to jest animowane, wiecie. Tylko, że ja sobie wyobrażam, że to jest animowane, jak film animowany, że tam się wszystko rusza i tak dalej. Pamiętam, że
w którymś czasopiśmie była pokazana druga klatka tej animacji, czyli jak ta postać, ten grubas z tych rur jakoś tam breje do japy bierze. Ja sobie z tych dwóch klatek animacji wyobrażałem, że to jest płynna animacja, w ogóle tam się cuda dzieją. A oczywiście cała animacja składała się z dwóch klatek. Ale w każdym razie, to jak wyglądało Monkey Island na tych screenach, które oglądałem pod lupą, bez kitu. Ja w tamtym czasie bardzo często oglądałem gry pod lupą, jak to wygląda. No to naprawdę robiło wrażenie, słuchajcie, te kolory, jak to wszystko pięknie wyglądało. Takich gier, takie gry właśnie, i to była gra przygodowa, kolejna gra przygodowa, która mnie po prostu absolutnie wciągnęła. Także takie to były czasy, słuchajcie, takie to były dziwne czasy. Dzisiaj się wydaje to śmieszne, ale w tamtych wydawało się to całkiem normalne, że te sytuacje, kiedy oglądamy gry pod lupą, screeny i wyobrażamy sobie, jak to będzie fajnie się w to grało, były czymś na porządku dziennym. 92 numer, wrzesień, październik 92, numer 12. Ostatni w tym odcinku. Ile tam ten odcinek już trwa? O, jakoś krótko, 35 minut, tak? Dobrze widzę? Chyba tak, 35. No i dobrze. I bardzo dobrze. Trochę krótsze będą te odcinki. Dobra, co nowego? Co nowego? Co my tutaj mamy nowego? No niestety wszystko jest na jakieś komodorki. Chuck Rock wyszedł na Amigę, CD32 i mam chyba wersję na Sega Genesis, Sega Mega Drive, o ile dobrze pamiętam. Ale nie grałem. To była taka właśnie, Chuck Rock to taka trochę gra w stylu prehistoryka, też jakiś typ właśnie z prehistorii, znaczy ona była bardziej rozbudowana według mnie. Tak jak pograłem, to widziałem, że ona jest troszkę bardziej rozbudowana niż prehistoryk, który był takim bardzo prostym platformerem. Alien Bread, no właśnie, Alien Bread, którego grałem pierwszy raz na Amidze u Arka. Nie pamiętam, którą część, czy to była jedynka, czy to była trójka. W każdym razie pamiętam, że fajne było to, że mogłeś iść na przykład do tyłu i się ostrzeliwywać, nie? Czyli szedłeś do przodu, ale strzelałeś do tyłu. To była taki, wiecie, taka pierdółka, nie? Ale jak to wpływało na samą rozgrywkę? Czułeś się po prostu jak Terminator. No oczywiście te wszyscy obcy z Alien Bread byli wzorowani na ksenomorfach, przynajmniej tak z góry wyglądali. Sama gra była trochę takim gauntletem w wersji kosmicznej. Ale gra była naprawdę świetna. Pamiętam, że graliśmy w Alien Breda, żeśmy flugali, bo nie mogliśmy przejść, ale tytuł był naprawdę... No i ponownie, ten sam problem. Gra była tylko i wyłącznie dostępna na Amidze. Na PC-cie nie było czegoś takiego, nie mogłeś sobie pograć w Alien Breda na PC-cie, przynajmniej na początku w tamtym czasie. Potem może wyszedł jakiś port, ale nie wiem. Jak ja zazdrościłem Amigowcom takich właśnie fajnych gier, prostych w założeniach, z jednym zajebistym featurem, że możesz iść do przodu, strzelać do tyłu, ale to już wystarczyło, słuchajcie. W Kult nie grałem, nie wiem co to jest. Też na Atari jakaś polska gra. To kolejny polski tytuł na Atari. Elvira, i to jest druga część Elviry. The Jaws of Cerberus. Nie wiem, czy potrafiłbym określić w ogóle, jakim gatunkiem była Elvira. Natomiast o Elvirze mogę tutaj powiedzieć, że miałem kiedyś film na wideo. Ogólnie Elvira to podobno był program w telewizji amerykańskiej. Programu nigdy nie widziałem. Natomiast w którymś momencie wyszedł pełnometrażowy film. Ja ten pełnometrażowy film kiedyś tata miał na wideo mi wymienił dla siebie. Może nie wiedział nawet, co to jest. I pamiętam, że ten film oglądałem wiele, wiele, wiele razy. To był taki trochę taka rodzina Adamsów. Elvirę grała taka typiara, która miała duże, jędrne przymioty. Może dlatego mi się tak podobało, ale wtedy byłem chyba jeszcze za mały, żeby to ogarniać. Ale pamiętam, że Elvira długo gościła u nas w domu, ja ją nieraz oglądałem. Może dlatego, że podobały mi się jej duże, jędrne... No, tak. W każdym razie, jak gra wyszła, oczywiście nie mogę sobie odmówić zagrania. Ciężko mi powiedzieć, jaką to jest gra. Czy to jest gra RPG, czy to jest gra przygodowa. Ma ona elementy różnych tytułów, tak? Widok był taki z oczu, widzieliśmy. Nie było płynnego poruszania się, tylko bardziej jak w grach przygodowych, aczkolwiek były elementy, gdzie się walczyło na przykład z rycerzem,
trzeba było ciachać mieczem. Mieliśmy tutaj taki rozwój postaci, że na przykład jak gdzieś dostałeś w głowę, to można chyba było bandażować. Tak, była ta gra taka strasznie dziwna. Dziwny to był miszmasz różnych elementów. Tak? I zobaczcie, nawet mieliśmy odporność na zatrucia. Poziom zaawansowania określa, jakie czary możemy stworzyć, jak dobrze jesteśmy w walce. Poziom doświadczenia, od niego zależy poziom zaawansowania. A koniec końców gra była dosyć mocno przygodowa też, bo zbierało się przedmioty, używało się przedmioty, także to był taki dosyć dziwny tytuł, ale miło wspominam. Miło wspominam Elwirę i powiem Wam, że dzisiaj bym sobie ten film chyba jeszcze raz obejrzał. Zobaczyć, czy ta Elwira to nadal ma ten taki talent, czy raczej już dzisiaj tak inaczej bym się to oglądało. Nie wiem. Divi. Pierwszy raz Diviego grałem na Commodore. Niestety nie pamiętam dokładnie, jaka to była część, ale pamiętam, że zachwyciłem się tym, że właśnie było to takie śmieszne jajko, które podskakiwało. I że to była taka, można powiedzieć, gra zręcznościowo-przygodowa. Divi okazał się mega fajnym tytułem na Commodore. Potem grałem chyba jeszcze w jedną albo i w dwie części, już nie pamiętam. W każdym razie nigdy żadnego Diviego nie skończyłem, aczkolwiek pozostał we mnie taki sentyment do tej gry. I chyba najfajniejsza kompilacja gier z Divi jest na Amiga CD32, gdzie mamy The Big Six i jest 6 gier Diviego na jednej płycie w tej grafice oczywiście amigowej. I chyba ta pierwsza część Diviego jest pierwszy raz na kościach graficznych AGA. Wiem, że wyszedł też Divi na Evercade'a. Ja sobie patrzyłem, ale tam na tym Evercade'ie jest ten problem, że nie są te gry spójne. To znaczy jedna jest z, nie wiem, ze SNES-a, druga jest z Commodora, trzecia jest z Amigi i taki tam panuje trochę bałagan na tych częściach Diviego. Natomiast na Amidze CD32 wszystkie części Diviego są ze sobą po prostu spójne i to chyba jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że dostajemy komplet gier, które nie są jedna, wiecie, od sasa, druga od lasa, tylko są spójne. Ale w każdym razie muszę kiedyś sobie w tego Diviego pograć, bo na Commodore byłem zachwycony, chociaż nie do końca wiedziałem, o co w tej grze chodzi, bo wiadomo, grało się bez opisu, nie znało się angielskiego, więc chodziło się jajkiem i tyle. Pamiętam, że tam była chyba fajna muzyka w ogóle w tej wersji komodorkowej. Też mi się coś takiego kojarzy. Legend of Fergal. Fergail. Nie grałem, nie wiem, co to jest. Jakieś dziwne coś. Wolfchild. Wolfchild, oczywiście kolejna platformówka, która wyszła tylko i wyłącznie na czym? Na Amidze. Gra miała fajne takie bieda mangowe intro, kiedy typek właśnie się zamieniał w tego wilkołaka, czy tam co to jest. Pamiętam, że strasznie amigowcom zazdrościłem tych filmików, które pojawiały się w grach Super Frogu, w Wolfchildzie. Na PC-cie tego nie było, ja nie wiem, jak to się w ogóle działo. Na PC-cie jakby były większej pojemności te dyskietki, a tych animowanych cutscenek to zawsze tam poskąpili. No i Wolfchild to oczywiście to gra, która tylko i wyłącznie wyszła na Amigę, więc nie miałem okazji w nią zagrać, ale bardzo fajny platformer, nie mamy tutaj screenów, gdzie chodziło się właśnie tym typem, który zmieniał się w tego wilkołaka. Fajny pomysł, znaczy powiem tak, to co powiedziałem wcześniej, Amiga miała setki platformerów, ale Wolfchild jakoś na tle tej setki platformerów różnych się wyróżniał pozytywnie, że tak powiem, i miło wspominam. Oczywiście to wiecie, bardzo często jest tak, że ta gra może nawet nie być dobra, bo nawet ja nawet dzisiaj nie potrafię stwierdzić, czy Wolfchild był dobry, ale jest taka, niesie ze sobą ta gra taki ładunek nostalgii dla mnie, że od razu mi staje przed oczami, jak siedzimy u Arka, pijemy jakiś sok albo herbatę i gramy na tym 20-letnim, nie wiem, co to był, Grundig, czy nie wiem, jaki tam ten telewizor, na tych joystickach rozklekotanych i odpala tego Wolfchilda i gramy, nie? Łarka zawsze w pokoju panował półmrok, miał taką kanapę starą, w którą jak wsiadałeś, to tak jak wiesz, no, wpadałeś w tą kanapę, że już potem nie mogłeś wstać. Także to była taka składowa tych wszystkich elementów i przez to mi się wydaje, że ta gra była fajna. Natomiast tak jak mówię, pewnie dzisiaj jakbym sprawdził, to bym stwierdził, że no nie jest to tak dobry tytuł, ale w tamtym okresie, czy tam jak dzisiaj sobie wspominam tamten okres, no to bardzo miło mi się wtedy grało, tak? Ale to mówię, to była składowa wielu, wielu różnych czynników, nie tylko samej gry. Myślę, że dlatego. Future Wars. Future Wars gra od Delphine Software.
nad którą m.in. pracował właśnie Eric Chahi z Another World, od Another World. To była gra przygodowa, kolejna, którą oczywiście musiałem zagrać, bo były to absolutnie fantastyczne tytuły, znaczy ogólnie gry przygodowe były moimi ulubionymi tytułami, więc jak się dowiedziałem, że przy Future Wars pracował Eric Chahi, no to nie było opcji, żeby nie zagrać w tą grę. Jest to gra, która posiada niestety Pixel Hound, która miała jeden paskudny moment, kiedy mieliśmy drzewo, tutaj nie ma tego screenu, gdzieś pod drzewem leżała moneta, która miała dokładnie jeden piksel wielkości. I nie to, że ten piksel był w innym kolorze, że był srebrny, że łatwo go było gdzieś tam znaleźć. Nie! On był w kształcie, w kolorze trawy albo w kolorze, nie pamiętam, albo pnia. I musiałeś znaleźć tą monetę. Ja pierdzielę, jaka masakra. Jaka masakra po prostu. Nie wiem, kto na to wpadł, ale grając bez opisu, nie miałeś absolutnie żadnej szansy, żeby wiedzieć, że tam jest ta moneta, że gdzieś ona tam leży. No nie było opcji, żeby się w ogóle kiedykolwiek, nawet przypadkiem, żebyś na nią trafił. Nie ma takiej opcji. Tu mamy na przykład takie, nie wiem, to nie jest ta, bo tam było takie, pamiętam, duże drzewo na pół ekranu z takimi ogromnymi korzeniami i gdzieś tam w trawie leżała ta moneta. No masakra, masakra. Pamiętam, że bardzo była gra właśnie potem krytykowana. Właśnie z tej powodu, z tej jednej tak naprawdę zagadki, w jakichś takich esejach, w czasopismach na przykład na temat właśnie pixel huntingu, Future War zawsze było wymieniane i ta zagadka z tą monetą, nie? Bo to było po prostu taka masakra jakaś. Dobra, Dune, pierwszy Dune. Pierwszy Dune był też dziwną grą, bo to była trochę taka gra ekonomiczno-przygodowo-strategiczna. Kolejny tytuł, którego nie dało się przejść chyba bez opisu. Pamiętam, że tytuł skończyłem, oczywiście grając z opisem, toczka w toczkę, jak przechodzić. Dziwna to była jakaś, też taki dziwny trochę gatunek, bo tam się podbijało, tu nawet mamy na mapie, podbijało się te poszczególne te wiochy, wydobywało się tą melanż, czy tam przyprawę, teraz się kiedyś tu się mówią melanż, bo tak w filmie się mówił melanż. Przetłumaczyli tak, melanż, nie wiem dlaczego. Potem się stawało właśnie tym typem z tymi niebieskimi oczami, jak się napiło jakiejś tam tej wody, czy coś tam, takie jakieś były. No, gra była oczywiście troszkę tak, powiedzmy, wzorowana na filmie Dune, nawet bohater przypomina głównego bohatera z filmu, kogo tam grał, Lachlan chyba. Dobrze pamiętam, nie pamiętam już dokładnie, ale tytuł był niezły. Znaczy taki raz skończyłem, już nigdy potem w niego nie zagrałem. Pamiętam, że gdy wychodziła druga część Dune'y, ja nie wiedziałem, o czym ona jest i też miałem takie, to znowu Dune i się okazało, że to jest RTS i to jaki RTS? Zajebisty RTS! No i wtedy pokochałem RTS-y. No Dune nie wiem, czy pokochałem, może nie bardzo, ale RTS-y pokochałem wtedy, od Dune'a dwójki. Demokles. Nie grałem w Demoklesa, nie wiem co to w ogóle jest. Tu mamy jakiś monstrum. To jakiś taki Pac-Man połączony z wężem, coś takiego. Te screeny, słuchajcie, bo tak jak mówiłem, te screeny po prostu robili tak, że ustawiali aparat fotograficzny i robili normalnie zdjęcie, tylko nie cyfrowe, tylko normalnie na kliszy i potem te zdjęcia wywoływali. Następnie te zdjęcia prawdopodobnie były skanowane do komputera i były wrzucane, także te zdjęcia, te screeny, to jest koszmar, jak one wyglądają. No tutaj w ogóle, tu widać, że to jest z telewizora zrobione zdjęcie, ale to masakra. No dobra. Co my tutaj dalej mamy? O! Stans! Kolejna gra po Test Drive 3, która po prostu zawładnęła mną całkowicie. Stans to gra, której tworzyło się własne tory. Był dosyć duży wybór samochodów i potem można było po tych torach jeździć. Ale to nie były zwykłe tory płaskie. Można robić było na przykład mosty, po których można było skakać, jakieś wyskocznie, zakręty pod kątem. No cuda tam można było robić. I pamiętam, że to jest gra, w której pierwszy raz, no może nie pierwszy raz, drugi raz, znalazłem glitcha. Otóż polegało to na tym, że brało się Formułę 1, robiło się prosty, długi tor, a na samym końcu tego toru robiło się wyskocznie. I powodowało to, że ta formuła rozwijała prędkość maksymalną, wyskakiwała z tego mostu i jak lądowała na ziemi, czyli na trawie,
normalnie wszystkie inne samochody już wtedy zwalniały, jeździły tam, nie wiem, 40 na godzinę, ale w formule się blokowała prędkość i jechał już zawsze z pełną prędkością, niezależnie gdzie jechałeś. I to było jakby wstępem do różnych ciekawych rzeczy i wtedy na przykład ustawiałeś jakieś na trawie wyskocznie albo taką pętlę w kształcie, wiecie, taka pętla jak w Hot Wheelsach. I na przykład wjeżdżałeś tą formułą na pełnej prędkości na tą pętlę i wyskakiwałeś w górę jak rakieta. Robiłem takie eksperymenty. Pamiętam, że dużo, dużo grałem w stance, ale głównie eksperymentowałem właśnie z tą formułą, którą cały czas męczyłem na tym pełnej prędkości. Robiłem różne eksperymenty z tym, co się będzie działo. Bardzo miło stance wspominać. Co ciekawe, gra zajmowała, słuchajcie, tylko jedną dyskietkę. I potem nawet, jak nagrywałeś sobie, znaczy zrobiłeś sobie ten tor, zrobiłeś sobie jakąś tam fajne ewolucje, czy tam coś tam, nie, czy tam wyskoki i tak dalej, mogłeś sobie potem to wszystko obejrzeć z replayów. To było niesamowite. Można było zwalniać, cofać czas, z różnych kamer oglądać. No masakra, jakie to było dobre, słuchajcie. Wtedy w tamtych czasach nie było chyba innej gry, którą można było porównać do stanców. To był tytuł, można powiedzieć, taki unikalny. Myślę, że mógłbym powiedzieć unikalny. No bardzo, bardzo fajna gra. Oczywiście dzisiaj oprawa straszy, bo to wszystko było oparte na grafice wektorowej, tam nie było tekstur, to wszystko było takie bardzo, bardzo proste i umowne, ale radocha jaka była, pamiętam, z odkrycia tego glitcha, ja pamiętam, że wszystkim się o tym chwaliłem, wszystkim. Oczywiście ci, co nie mieli stanców, to patrzyli na mnie jak na debila, nie? Co ja w ogóle gadam, ale wszystkim się chwaliłem tym, że to odkryłem, nie? I pokazywałem w ogóle, byłem bogiem wtedy. Jak ktoś miał stancy, na przykład na Amigę, czy no, chyba Warka, ja pokazywałem, jak to zrobić. Wow! No, a tu mamy Lotus Esprit Turbo. To była jedna z takich gier, która troszkę bazowała na pomyśle z Outrana, czyli zamiast tam Ferrari w Outranie, chyba było Ferrari, mieliśmy Lotusa. Takich gier pojawiało się kilka, bo był jeszcze Jaguar XJR20 chyba, tylko że zamiast Lotusa jeździło się Jaguarem. Amigowcy lubili te wyścigi. Na PC-cie pojawił się chyba Lotus też, ale pojawiły się też takie gry, które się nazywały Crazy Cars. Dokładnie na tej samej zasadzie, tylko że tam się robiło, obstawiało się, czy się wygra, czy się przegra, i się zarabiało pieniądze i się kupowało lepsze samochody. Natomiast Lotus, fajny tytuł, taki do zagrania. Pamiętam, że u Arka graliśmy więcej w tego Jaguara, chociaż tak jak mówię, te gry były dokładnie takie same, tylko się różnił samochód. Nawet chyba też tutaj, jak mieliśmy, że naprawiałem tego Lotusa, to tu stał po prostu Jaguar, o ile dobrze pamiętam. Grało się w to, ale powiem Wam, że dla mnie w tamtym czasie Lotus i te dwuwymiarowe ścigałki były już mocno archaiczne. Jak się grało już w Test Drive'a trójkę czy w Stancy, to granie w Lotusa było takim... Okej, okay, no można pograć, ale to takie... W każdym razie wiem, że amigowcy lubili w Lotusa i Zbylu był wielkim fanem Lotusa, tylko nie pamiętam, której części, bo wyszły trzy części Lotusa. Wydaje mi się, że w trójkę najwięcej grał i że był strasznie podjarany właśnie Lotusem. Mamy, ja raczej tak... Dobra. Gunship 2000, kolejna symulacja, która pojawiła się też na PC, ale pierwszy raz nie graliśmy w nią na Amigę. Tak naprawdę Zbylu, wielki znawca symulatorów lotu i człowiek, który potrafi absolutnie wszystko. Bo wiecie, granie w Gunshipa to było trudne z tego powodu, że nie znaliśmy języka i nie znaliśmy klawiszologii. Nie było podanej klawiszologii, więc wszystko było na czuja. I Zbylu mówi, że on gra w Gunshipa, przechodzi misja po misji, umi latać, umi zna tam wszystko, co gdzie, nie? Jest w ogóle, on już w ogóle mógłby być prawdziwym pilotem helikoptera, nie? No mówię, no dobra, Zbylu, no to pokaż, bo u Arka już my grali, nie mogliśmy nawet wystartować, nie? Bo tam coś nie działało, czy nie wiedzieliśmy jak. No i idziemy do Zbyla. Zbylu odpara Gunshipa i co? I nawet też nie potrafił wystartować, bo od razu na samym początku się rozbił. Nie, jeszcze nie wystartował, a już się rozbił, nie? I tak kilka razy. Jak zwykle. Jak zwykle ze Zbylem, nie? Nagada, czy wie, nie wiem, czy on liczył, że my powiemy, dobra, Zbylu, nie? Nie pokaż. Nie, no pokaż Zbylu. I Zbylu szedł i czy liczył na szczęście, że mu się uda. I tak było zawsze. Zawsze tak było, nie? Raz tylko, pamiętam, to u Zbyla...
graliśmy chyba, byliśmy na boisku i przyszedł z bylu i mówi, że zgliczował chyba Pinball Fantasies, że bila cały czas odbija się w trójkącie na grzybkach i nie może wpaść, nie? Nikt nas w to nie uwierzył, ale z bylu mówi, to chodźcie wam pokażę, bo nie wyłączyłem komputera, nie? Idziemy do niego i faktycznie, słuchajcie, były tam te jakieś trzy grzybki, nie pamiętam, który to był stół i bila się zablokowała cały czas po trójkącie w tych grzybkach, nie? I w nieskończoność. I z bylu mówi, że zostawi to na kilka dni i wyślę potem wynik do Top Secretu. Nie wiem, czy to zrobił, czy nie, ale faktycznie wtedy mu się udało. Ale w większości wypadków to było zawsze to samo, nie? Że z bylu wie, ja wiem jak i wam pokażę. Tak samo było z Rickiem Dangerousem na Amigę, bo Rick Dangerous na Amigę był dłuższy. I się nagle okazało, że z bylu to, co znał z Commodore, to przechodził z zamkniętymi oczami, a potem dupa. Ale z bylu pierwszy przeszedł Ricka Dangerousa i potem się okazało, że w ogóle nawet pierwszej planszy nie umiał przejść, która była poza tym, co było na Commodore. No to był w ogóle typ. Cały czas takie były pierdoły, nie? Cały czas, cały czas. Z bylu się znało, kurde, na wszystkim. Masakra. Shadow Dancer. No Shadow Dancera akurat nie grałem. Nie miałem okazji. Aczkolwiek gra chyba pojawiła się też na Xboxie 360 albo na PlayStation 3. Jakaś taka wersja chyba cyfrowa, coś kojarzę. Elite Plus. No właśnie, Elite to jedna z ciekawych gier. Zaprojektował ją właśnie pan Braben, który stworzył grę, która zajmowała tam, nie wiem, ze 200 kilo, a była rozmachem, można przyrównać ją do No Man's Skies. Oczywiście tam nie było zbyt dużo grafiki, wszystko było bardzo, bardzo umowne. Ja co prawda w pierwszą część nie grałem, ale grałem w drugą część, w Elite 2. I to było też na jednej dyskietce, słuchajcie. Już nawet tam były jakieś takie fragmentaryczne, oteksturowane elementy. I to było niesamowite, słuchajcie. Gra na jednej dyskietce zawierała kilka galaktyk, których mogłeś odwiedzać, setki, jeśli nie tysiące planet, na których możesz lądować. Na tych planetach były porty kosmiczne, można było handlować, można było zostać piratem kosmicznym. Później, wiele lat później, ten element troszkę rozwinie Privateer. To chyba było do Originsu Privateer, o ile dobrze pamiętam. Ale Elite 2, no to była gra, która była potwornie ogromna, słuchajcie. A to wszystko zajmowało jedną dyskietkę. Niesamowite to było, słuchajcie. Niesamowite. Aczkolwiek w pierwszą część nie grałem. Chyba, że na Commodore mogłem kiedyś odpalić, ale zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi i zrezygnowałem. No i ostatnia rzecz, King Quest 5. Kolejna gra przygodowa, tym razem od Sierry. Słuchajcie, jak się oglądało te screeny, zobaczcie, na przykład tu. Kurde, jak to wyglądało. Ja pierdzielę. Ja tak pragnąłem grać w te gry przygodowe, żeby doświadczyć tej całej oprawy, która się tu pojawiała. Niesamowite to jest, niesamowite. I te gry przygodowe tak naprawdę będą cały czas ewoluować, bo potem one będą ewoluować, jak pamiętacie, w filmy interaktywne i nadal ta oprawa będzie bardzo wysokiej jakości, no ale potem wejdzie grafika 3D przy czasach gdzieś w pobliżu pierwszego PlayStation, no i tu już niestety gry przygodowe zaczną odpadać, dostaną zadyszki, bo tak naprawdę gry przygodowe już nie miały co do zaoferowania. Próbowano oczywiście przenieść gry przygodowe w pełne 3D lub w 3D, powiedzmy, niepełne. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. I tak było na przykład z Escape from the Monkey Island czy Grim Fandango, czyli postacie były trójwymiarowe, ale tła były wyrenderowane, ale też jakby z grafiki 3D. Ale to się nie sprawdziło. Większość tych gier niestety, znaczy Grim Fandango było nawet w porządku, ale Escape from the Monkey Island nie za bardzo pykło. I potem te gry przygodowe próbowały jeszcze przejść całkowicie w 3D, ale problem był taki, że o ile w grach 2D ta grafika była olśniewająca w grach przygodowych, na tamte czasy komputery i karty graficzne były za słabe, aby grafika 3D była takiej jakości właśnie jak tutaj te lokacje pikselowe. Dobrym przykładem jest Gabriel Knight 3. Pierwsza część była grą całkowicie opartą na pikselach, z pięknymi lokacjami, no wyglądała świetnie. Druga część była z aktorami, a trzecia część, i właśnie to jest to, o czym mówię, całkowicie ją przenieśli w grę 3D. I ta trzecia część, która jest tak naprawdę najnowsza, wygląda po prostu turbo, turbo żałośnie. I wiele gier właśnie przez to już potem potknęło się i
nie miały szans te gry w 3D dorównać temu, co było zrobione na pixelarcie, bo ta grafika 3D była w powijakach, to wyglądało naprawdę, naprawdę żałośnie i no nie miało takiej mocy przyciągania tą piękną oprawą, nie? Jakby taka gra była na przykład z taką oprawą, ale w pełnym 3D, to pewnie by to się udało, ale tam, na tamte czasy nie było szans na to. Dobra, to były trzy kolejne numery Top Secretu. Mamy ile? 59 minut. No tak, miało być pół godziny, wyszła godzina. Jak zwykle, Krzysiu, jak zwykle. W każdym razie czekam na was, na wasz feedback, czy wam się podobało i czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki. Kiedyś to było z Top Secretem. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.